Cześć wszystkim, jestem Redox, witam was w końcu z gry Euro Truck Simulator 2. No tak, poprzednim razem już nie dokończyłem, czyli nie jechałem drugiej tej trasy, bo się okazało, że już mieliśmy uszkodzenia. No i plus dodał nam wtedy ten samochód przy bramkach, który w nas wjechał w bok. No więc dlatego nie nagrywałem, czyli nie jechałem jeszcze raz, żeby znaczy tam co tam o 2% było niżej jedynie. Tylko ciągle nie wiem gdzie. Ja wiem, bo po prostu jeszcze tego odcinka... Nie, ten odcinek już był. No, po prostu nikt mi nie napisał, w którym miejscu mieliśmy ten wypadek. No dobra. To nie ma co, zaczynamy. Rynek przesyłek. Białystok. Gdzie tu będziemy jechać? Nie. Ja już w ogóle powiem szczerze, że widziałem gdzie jedziemy. Jedziemy na Litwę z powrotem. To ja tego miasta nie mam odkrytego, więc żal byłoby go nie odkryć. Dobra. Byliśmy naprawić ciężarówkę przy okazji. W najbliższym czasie będę modernizował sprzęt. Z tego względu, że... Znaczy modernizował, no cóż, teoretycznie mam... Teoretycznie pana powie, że mam zamówioną już kartę graficzną. Oczywiście Asus GTX 1070. 8-gigowy. A, wszystkie są 8-gigowe. 1070. Kiedy włączyłem, bo się zdenerwowałem, że uznam, że to może też być wina z mojego sprzętu, ten karmachanik czy coś. Ale to tak już minęło i źle? 4 lata ostatnim razem jak kupowałem kartę. Więc doszedłem do wniosku, że już... Że to już pora. Nie zasprzęgnij się. O! Wszedł. Jak wszedł, to dobrze. No i chyba nawet może nagram taki, powiedzmy, odcinek, jak ten, jak wymieniam tą kartę. Tylko będę musiał wziąć, laptopa będę musiał wziąć, żeby móc kamerkę podłączyć, żeby to nagrać, bo pod telefonem, nie ukrywam, trochę ciężko będzie bez statywu wymieniać. Więc... Ale to jeszcze to w najbliższym... To w tym tygodniu raczej powinno się zdarzyć, ale... Teraz wiadomo, dzisiaj jest to święto, wszystko wolne, więc... Wiadomo, że zamówienie nie ruszy. W tym nie ruszy dzisiaj. To podobno jutro dopiero ruszy wszystko. Więc może to piątko się uda już to mieć na miejscu. Jeżeli będzie, to będzie w tym tygodniu. Na szczęście, jeżeli chodzi o zakupy w sieciówkach, to jest ten plus właśnie, że w sobotę też mają możliwość dostawy. Więc nie jest tak źle. Trochę znowu będę miał uszczerbek na budżecie, ale... Dlaczego się nie robi dla lepszej jakości filmów? No i to, że mnie denerwuje, bo uwagi, niektóre gry nie mogę odpalić na maksymalnych ustawieniach, tylko muszę na pół środka grać. Niby moja jaka karta była, o ta karta, którą mam, była dobra 4 lata temu, to była dobra, później już wychodził ten, no nie wiem, ten czas już też były 1000 chyba, 60 chyba już była. No. Myślałem nad wersją ROG, ale
ale bym musiał to już inwestować jeszcze w obudowę nową, bo nie ukrywam, trochę za duża była. Więc za duża, a w ogóle taka cena ta sama, powiedzmy. Ale jak na susowskiej stronie parametry sprawdzałem, to gorsza od tej, którą właśnie zamówiłem. Dopiero taka lepsza, ta za, no, za 3000 dopiero wtedy ona była różnica. Była różnica w porównaniu z tym, z tą, którą zamówiłem. No. Ale bez przesady, 3000 już nie dam na kartę. To mi tak biorę pół na pół, czyli pół za gotówkę, pół w systemie ratalnym, bo jednak takie wyłożyć taką, powiedzmy, grubą kasę, to też nie za bardzo. Sam telefon kupowałem też pół na pół, bo jednak 3000 dać za telefon, to tak od ręki wyłożyć, to trochę boli po kieszeni, ale wolę właśnie połowę i drugą połowę się spłaca, szybciej się spłaca, bo jest mniejsza rata. Tak powiedzmy, tak nie boli po kieszeni, tak miesięcznie. Nawet na 20 rat, to wychodzi mniej więcej 60 zł, coś się miesięcznie wychodzi, mniej więcej. Więc na to sobie mogę pozwolić. Będzie, mam nadzieję, że się polepszy jakoś i mam nadzieję, że też odczujecie to, będziecie widzieć lepsze, że nie będzie po prostu, nie będzie klatkowały gry. Mam nadzieję, ciągle ja to wszystko robię z myślą właśnie Car Mechanica, bo to mi się bardzo spodobało i więc i mam nadzieję, że to pomoże. Mam nadzieję. A jak już to nie pomoże, to znaczy, że twórcy mają tak zrąbaną grę, że szkoda gadać. Mamy 5 godzin 28 minut 338 km do celu. No dobra. A może pochwalcie się w komentarzach, jakie macie karty graficzne. Zobaczymy, co posiadacie. Ale jeżeli do tego momentu podoba wam się odcinek, dajcie łapkę w górę, to nic nie kosztuje, to nic nie boli. A mi zawsze po prostu... A dla mnie lepsze lepiej, bo się czuję, powiedzmy, doceniony, albo... No, czym więcej łapek w górę, tym film jest, może się pojawić na głównej stronie YouTube'a. Wtedy wiadomo, większa oglądalność, wszystko. I tak jak powtarzam zawsze teraz od jakiegoś czasu, jeżeli macie znajomych, którzy też lubią takiego typu gry, powiedzcie, niech dadzą suba. Czym więcej, tym lepiej. No. Założenie konta też nic nie kosztuje. To powiedzmy, że prawie każdy już ma, jak ma telefon z Androidem. Każdy ma konto na Google, więc tylko przyłączyć YouTube'a to już jest żaden problem. A jak nie, to założenie też konta idzie. Momencik. No. Ach, miałem pojechać na ten... Dobra, co zrobię? Dłuższą drogę sobie pojadę. Jak pewnie zauważyliście, ten ostatni odcinek z tego Stray Mechanic Simulatora. Już gadałem o rzeczach, których jeszcze się nie widzieli, bo żebym zapomniał, zamiast zaplanować go na środę, czyli na jutro. A, no tak, jutro. Na środę wystarczy powiedzieć, bo wiadomo, że ten odcinek nie będzie dzisiaj. Żebym go kliknął od razu publiku i już nie mogłem go wycofać.
No i przez to właśnie jest tam, gadam o czymś. No dobrze mówię, gadam o czymś, czego jeszcze nie widzieliście. Mój słupek. Ale tak jak powtarzałem, będę publikuję filmy jeden dziennie. No, góra dwa, to by był przypadek, ale dwa mogę też dziennie nawet. Tylko że jeszcze muszę mieć duży zapas nagrany, bo wiadomo, ja nie siedzę codziennie, nie siedzę cały czas i tak nie nagrywam, no niestety. O, jakbym widział, że już tak dużo się angażujecie się. Chyba mój kanał tak przypadł do gustu bardzo, wtedy mogę zmienić trochę nawyki. A tak... też się staram nagrywać, ale... ale lepiej. Czym więcej widzów, tym większa motywacja do nagrywek jest. No, na co ty czekałeś, Boże? Zamiast wjechać tam, to musiałem zatrzymać się. Żal wielki. Smutek jednocześnie. Kaunas, Wilmus. Mamy 4 godzinki, 6 minut, 253 km do celu. Przewidziany czas przez środa, godzina 5:47. Mamy środę, godzina 1:45. A ja czemu jadę lewym pasem, to nie wiem. Przewiszę pod prąd. Nie jechał tutaj na Łotwę, dobrze mówię? Czy Litwę? Kurde. No nie, jaki to, jaka skleroza. Wiem, tutaj nie jechał specjalnie, ale akurat... ale tak jak mówię, trafiło się to, że mamy miasto do odkrycia, którego nie odkryliśmy. Przy którejś tam tej wizycie. Więc dlatego się skusiłem, żeby tu przyjechać. Ten jechał tylko po to, żeby zrobić rundkę. Jo. Ale ten pomad mu na włączyć. Będziemy odkrywać same nowe drogi, chyba. Teoretycznie tak powinno być. A widzę, że ta jeszcze jest odkryta. Nie tu. Kurde. To tak głupio wygląda, jakby była ucięta ta droga. Koni Kaminold.
co tu mogę dalej gadać? A ten pomoc z powrotem. Że co? Zero? Zero. Co się zdarzyło? To bym chciał obejrzeć później na nagranie, które to by około 16 minuty. Ciekawe. A, tempomat wyłączony niechcący. Dobra. Godzinka 46 minut, 109 km do celu, ale co to było, się zdarzyło, to ja nie wiem. Jak mówię, będę się później obejrzeć, bo teraz nie mam możliwości obejrzenia, bym chciał przegrać nagranie i spójrzeć jeszcze raz. No nie wiem, co to było. Ja myślałem coś jeszcze, coś nagrać, to jak było takie, taka gra była. Scania Truck Simulator, chyba tak, takie coś, taka była gra, nawet ją mam. Tylko, że tam grafika trochę kuleje. Nie mogę ustawić płynnego sterowania, nie mogę ustawić, nie wiem do czego. Podpada, niby ustawiam, ale wtedy kierownica lata jak głupia. Tu widzę, że delikatny ruch, o widzicie, ledwo się rusza, a tam leci dozy cała prawie. No i w ogóle to stara gra już jest. Więc grafika tam nie rozpieszcza. Chyba, że się chcecie zobaczyć, napiszcie w komentarzu, że coś tam nagram. A mam jeszcze taką, powiedzmy, grę strategię ekonomiczną, chyba mogę to tak nazwać, że kolonizujemy Marsa i tam taka sobie grałem, tylko powiedzmy przechodziłem takie samouczki. Został mi jeszcze jeden. Chcecie zobaczyć, też mogę wam pokazać. Tytuł wam nie powiem, jaki teraz jest, bo nie pamiętam. Mam tylko 32 minuty, 33 km. Do celu, jednym słowem.
No i 20 minut odcinka dopiero. A to będzie jakiś króciutki, powiedzmy. Tu patrz, 6 godzin jechaliśmy. A nagranie jest tylko, będzie około 25 minut nagrania. Syntezator jest? Nie. Nie myślę. A, czyli ten teraz dopiero będzie jechać całkowicie nową drogą. Jeszcze przez nas nie odkryto. Sprawdzałem właśnie, czy Promot wypuścił coś nowego. Nic nie wypuścił nowego. Nie ma nowej aktualizacji mapy, jeszcze nie ma. Crypedia. Jakoś tak. Oho, spadki FPS-ów. Ja pierdziel, ale jak? Ale płynność spadła na 15 tylko. Miasto trochę. Trochę zżera klatki. Wróć, ty nie tu. Ale fail. O, i teraz jak mam wycofać się? Cofnij się. Ale muszę wykręcić maksymalnie, zobaczymy czy uda mi się. Nie to ogrodzenie, właśnie coś mi nie pasowało, ten wjazd. Wjechał tak, a patrzę, what? Tutaj jest ta brama, no. Co tam się dzieje? A robię ten kierunek. Dobra jest. Daliśmy radę. O nie, a więc to jest. Czyżby? Tak. To jest ten. To jest to złe parkowanie. Ja nie lubię tego miejsca postojowego. Jeszcze. Bez ciśnienia to już w ogóle. Oj. Powolutku. Omin ten słup. No, ale się złamie za bardzo i tyle będziemy mieli z tego jechania. Już trzemy. Bez sensu. O, jest. No i właśnie mamy jeszcze gdzieś niskie ciśnienie powietrza w układzie. No tak, musimy podpompować się.
Co za pech. Ja muszę pojechać bardziej tu. Aż tak, żebym wypompował się. Dziwne trochę z tym powietrzem jest. Mówiłem, żeby 25 minut odcinek trwał? Kłamałem, już mam 26. Kurde, nie ten w ogóle wskaźnik mam, nie wiem, czekaj. Tak, dobry wskaźnik, to nic nie leci? Nie ciągnij się krzywo. Dobra, powolutku. Teraz pomału. Dobra, pomalutku zjeżdżamy. Wstajemy. I się cieszymy, że udało się nam. Mam nadzieję, że żadnych szkód nie mam. Niby zero, dobra. Niech nas podliczą. A was proszę o łapkę w górę oczywiście za piękne parkowanie. W trudnym dostępnym miejscu. No, myślałem być 59 poziom. Nie udało się jeszcze go nabić. A już następnym razem go nabijemy już. No. No to na tyle. Już się zapraszam na kolejny odcinek. No. Pozdrawiam. Redox. Cześć.